Witam w lekcji podsumowanie i cały kod. Jak widać, mamy już w pełni działający, gotowy test, nawet fajnie, bo przeglądarka się zamyka. I nawet warto wspomnieć, że taki test możemy nazwać mianem smoke testu, czyli szybko wykonującego się testu, który sprawdza przede wszystkim, że nasza strona uruchamia się, czyli potrafimy na nią wejść, no i dodatkowo sprawdzamy tytuł strony. Więc bardzo szybko możemy ocenić, czy strona w ogóle działa. Tak? I jeżeli na przykład pracujemy w teamie programistycznym, który tworzy taką na przykład stronę, to na tym podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zmiany nie zainaugurowałyby błędu, który spowodowałby całkowity brak wyświetlanej strony. Teraz pokażę, jakbym widział rozwiązania zadań, które zaproponowaliśmy. Pierwsze to przejdziemy do strony discover.com. No to przechodzimy do strony. No i wybieramy jakąś losową stronę. W ogóle tutaj są bardzo ciekawe strony i można znaleźć dużo ciekawych informacji na tych stronach. Więc no, mamy tutaj, prawda, jakąś losowo wybraną stronę. Może to stanowić jakiś problem. No i zmieniamy, prawda? No i na razie pobierzemy. Nie znam tytułu tej strony, prawda? Więc sobie uruchomię test. Okej, test się nie powiódł, ponieważ to jest nasz tytuł. Już wiemy nawet, co to za strona, bardzo ciekawa. Powiedział. Już mamy tutaj wymowę rodowitych lektorów. No i sprawdźmy. Super, przeszło. To jest pierwsze zadanie, tak miałoby wyglądać. Oczywiście otrzymacie inną stronę, no bo tutaj są losowo strony wybierane. Więc na przykład tu jest jakaś mega ciężka strona. Ciekawe, czy wam się to uda opanować w takim przypadku. No trudno, wyzwanie to wyzwanie. Jeżeli naprawdę macie duży problem z daną stroną, to wtedy po prostu wybierzcie sobie inną. Więc mechanizm jest wiadomy. Losujemy stronę i próbujemy z niej coś wyciągnąć. Nie? No, jak ktoś jest uzależniony, to można sobie ograniczenia przez tą stronę przecić. Dobrze. No ale mamy drugie zadanie. Drugie zadanie jest dużo trudniejsze. Strona, która nie istnieje. No to piszemy, jaka to była strona. X stwory PLN. Zobaczymy. Właściwie XXX. Stwory.pln. No rozumiem, z jakiego powodu polityk chciał ją ukryć. Zobaczmy, co się stanie. Prawdę mówiąc, sam nie wiem. Uruchamiamy. No taka strona nie istnieje, prawda? No i patrzymy. I tytuł jest taki jak nazwa strony. Co ciekawe. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj. Tutaj sobie to odmieniam i wklejam to, co nam tutaj z title'a nam na konsolę wyszło. Ciekawe, i nasz test przeszedł. Trochę dziwne, bo znaczy chcielibyśmy, żeby udowodnić, że strona nie istnieje, a w tej chwili udowadniamy, że istnieje strona z takim tytułem. Musimy zgodzić się na obecną sytuację, chociaż oczywiście nie rozwiązaliśmy problemu, ale w kolejnych lekcjach poznamy techniki, które pozwolą nam obsłużyć tego typu problemy i je jakoś rozwiązać. Dzięki za udział w tym kursie, bo to już jest koniec. Zapraszam do kolejnego
kursów, w którym zajmiemy się dodaniem wielu testów, refaktoryzacją, zobaczymy ciekawy przypadek z błędem. Nauczymy się znowu kilku bardzo przydatnych funkcji naszego środowiska programistycznego PyCharm. Zapraszam gorąco, no i zaczynaj kolejny kurs, bo naprawdę warto, polecam. Na razie, hej!